Czy jest na sali ktoś, kto jest bądź był kiedykolwiek pracodawcą? Tomku, czy kiedy ktoś przychodził do ciebie, mówi: dzień dobry, nazywam się Remek i chciałbym u pana pracować. Umiem to, czego pan ode mnie oczekuje. Czy mnie pan zatrudni? Czy po takim wstępie zatrudniłbyś kogoś? Nie. Czego byś oczekiwał? Albo co, jaki byłby twój kolejny krok? Poprosiłbyś o CV? Okej. I ktoś dostarcza te dokumenty i zatrudniasz? Okej, to tak. Dobrze, czy są na sali inni pracodawcy? Że nie mówię, że powiedziałeś źle, tylko chcę zobaczyć, czy ktoś ma inną metodę zatrudniania. Przy budowie. No, czy przy budowie? Zakładamy, budujemy dom, zatrudniamy kogoś. Czy też oczekujemy CV, świadectwa pracy, niekaralności, książeczki zdrowia? Nie wiem, mama jeszcze potwierdzi, że to dobry chłopak jest. Czego oczekujemy przy zatrudnianiu do budowy? Znamy z widzenia. Czyli Jeszcze raz? Albo ktoś poleci. Czy polecenie jest dla nas ważne? Dobrze. To jeszcze kogoś zapytam. Jaki byłby... Ewelina, proszę. Okres próbny. Okej. Okay. I co by się działo podczas tego okresu próbnego? Sprawdzenie kwalifikacji. Czy to, co napisał w CV, to, co powiedziała, nie wiem, ciocia Zosia, powiedziała: on umie, pan go zatrudni. To byś jednak wzięła na okres próbny i sprawdziła, czy to umie. Kiedy mieszkaliśmy w Kołobrzegu i szukałem pracy, drugiej pracy, takiej dodatkowej, i roznosiłem swoje CV po agencjach reklamowych, po gazetach i po wydawnictwach. W jednym firmie, do której zaniosłem, przyjął mnie szef, redaktor naczelny i mówi: okej, ja tu widzę, CV jest bardzo bogate, ale to jest kartka, proszę usiąść, ma pan pół godziny na złożenie tej strony, tak? I to była rozmowa kwalifikacyjna, czyli tenże szef postanowił w praktyce sprawdzić, czy to, co ja mówię, to, co deklaruję, jest prawdą. Dzisiaj mamy wielu oszustów, którzy potrafią zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, jestem wnuczkiem, tudzież jestem policjantem, i próbować jakieś korzyści od nas wyciągnąć, prawda? No, coraz częściej dużo jest o tym głośno. Mamy wielu ludzi, czy dzisiejszą taką skazą, czy plagą jest to, że wielu ludzi deklaruje słowami coś, co nie jest prawdą. Mówimy o sobie, czy dodajemy sobie jakiegoś autorytetu, opowiadamy o sobie rzeczy, które nie są prawdą. Deklarujemy coś, co w ogóle nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. 2 tygodnie temu zaczęliśmy jakby tę ostatnią część kazania na górze z rozdziału 7. Tydzień temu brat Jakub mówił o wydawaniu dobrych i złych owoców. I dzisiaj mamy jakby przedostatni fragment tego kazania. Jest to nasze 20. w ogóle spotkanie na górze przy kazaniu Jezusa. Zajmiemy się dzisiaj wersetami od 21 do 23. I czytamy w nich takie słowa: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy powiem im: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Dzisiaj przyjrzymy się ludziom, właśnie takim jak wspomniani przeze mnie we wstępie. Ludziom, którzy mówią, ale to nie przekłada się na czyny. Ludzie, którzy tylko mówią o sobie, a w ich zachowaniu nie widać tego, co deklarują. Kiedyś mieliśmy już kazanie na podobny temat przy okazji rozważań nad listem Jakuba.
W drugim rozdziale były takie wersety od 14 do 26 o tych takich pozorantach, którzy udawali, którzy mówili o sobie pewne rzeczy, którzy mówili, że wierzą, ale w ich życiu nie było tego w ogóle widać. Co prawda, słowa Jezusa wypowiedziane w 30-tych latach, list Jakuba w 50-tych latach, mamy dwie dekady różnicy. Pan Jezus mówi o tym, że to się pojawi. Jakub mówi z perspektywy tego, że to już jest, że są między nami tacy ludzie. Więc Pan Jezus tutaj wypowiada pewne rzeczy w Kościele, które zaistnieją, a z przekazu Jakubowego z 50-tych lat wiemy, że takowe rzeczy miały miejsce. Co więcej, jeżeli przyjrzeć się więcej temu fragmentowi, Jezus nie mówi, nie odnosi tego tylko do przyszłości, tego, co ma się dziać w Kościele. Ale ludzie, którzy deklarowali pewne rzeczy, którzy mówili, już istnieli za czasów Jezusa. Omawiany fragment przedstawia rzeczy zadziwiające. Jezus mówi, że wielu fałszywych proroków będzie czynić i mówić rzeczy cudowne, niezwykłe. W świecie starożytnym paradoksalnie cuda uważano za wydarzenie powszednie. My dzisiaj oczekujemy cudu, czekamy na cuda, bo byłoby to coś zjawiskowego, coś, co się bardzo rzadko zdarza, coś nadnaturalnego, a w czasach Jezusa cuda uważano za wydarzenia powszednie. Przyczyniało się do tego ówczesne pojmowanie choroby. W starożytności uważano, że choroba jest dziełem demonów bądź karą za zło. W innym fragmencie Ewangelii Pan Jezus rozprawia się z tą tezą, ale to nie dzisiaj. W starożytności uważano, że choroba jest dziełem demonów. Uważano, że dany człowiek choruje, ponieważ jakiś demon wywiera na niego zły wpływ albo opanował część jego ciała. Leczono przy pomocy egzortów. I dużą ilość chorób uznawano także, powiedzielibyśmy dzisiaj, za opętanie czy choroby psychicznie. I jeżeli ktoś doszedł do przekonania, że opętał go jakiś demon, to uważał się za człowieka chorego. Jeżeli ktoś powiedział, że wygna tego demona, wówczas człowiek ten liczył na uzdrowienie czy wyzdrowienie. A w starożytności wierzono, że można być opętanym przez demona i że jest to główna przyczyna chorób. Wierzono również, że są środki mogące wygnać owe demony i tym samym doprowadzić do uzdrowienia. I przełożeni pierwotnego kościoła nigdy nie przeczyli możliwości dokonywania cudów przez Boga. Wielokrotnie czytamy w Nowym Testamencie słowa został uleczony przez Boga, uleczył go Bóg, uzdrowił go Bóg. W przeciwstawieniu do cudów Chrystusa pewien grecko-rzymski pisarz i filozof, a zarazem krytyk chrześcijaństwa z II wieku, Celsus czy Celsus, wspomina cuda dokonane przez Eskulapa. Eskulap nam się z czymś kojarzy, prawda? Od razu wiemy, że w mitologii greckiej był to bóg sztuki lekarskiej, kunsztu lekarskiego. I Apollo, który w mitologii greckiej był bogiem sztuki, czy bożkiem sztuki i wróżbiarstwa. A więc Celsus rozprawia się z tymi rzekomymi cudami dokonanymi przez nich. Później Orygenes, który był jednym z najbardziej znanych trzeciowiecznym komentatorem Pisma Świętego, czy tam drugowiecznym nawet, który też podjął polemikę z tymi dziwnymi argumentami, żaden z nich nigdy nie poddawał wątpliwość istnienia cudów, dokonywania się cudów. Po prostu powiadali, że tego rodzaju moc uzdrawiania nie jest sama w sobie dobra ani zła. Z kolei, jeśli otworzymy karty Nowego Testamentu, tutaj mówiliśmy o źródłach pozabiblijnych, teraz zajrzymy do źródeł biblijnych. Czytamy o żydowskich egzorcystach, o żydowskich uzdrowicielach, którzy zaliczali samego Jezusa do swojego grona i wyganiali złe duchy własną mocą. Tak, w Biblii o tym jest napisane. Że byli egzorcyści, ludzie niezwiązani z Bogiem, którzy powoływali się na autorytet Jezusa, zaliczali Jezusa do swojego grona uzdrowicieli
I czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Czytamy tak. Niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa przed tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Czyli nie znali Jezusa, znali Jezusa ze przekazów pawłowych, powoływali się na Jego autorytet, próbując uzdrawiać ludzi. Było wielu wtedy szarlatanów czy fałszywych proroków, którzy ustami przyznawali się do Jezusa, czy powoływali się na Jego autorytet, czy używali Jego imienia do dokonywania swoich znaków i cudów w odniesieniu do uzdrawiania ludzi. Jezus w naszym dzisiejszym fragmencie stwierdza, że jeżeli jakiś człowiek posługuje się Jego imieniem, używa Jego imienia pod fałszywym pretekstem, musi liczyć się z tym, że w dzień sądu zostanie ukarany. Musi wiedzieć, że w owym dniu jego motywy zostaną obnażone i zostanie odepchnięty od obecności Boga. W dzisiejszym naszym omawianym tekście kryją się dwie prawdy. Jest jeszcze jedna. Czytamy, że istnieje jedyna możliwość ujawnienia szczerości danego człowieka, mianowicie jego postępowanie. Tak samo jak istnieje jedyna możliwość zweryfikowania tego, co napisałem w CV, czyli wzięcie mnie na okres próbny, czy danie mi zadania do wykonania, to zweryfikuję, czy to, co powiedziałem, jest prawdą. Tak samo, jeśli chodzi o polecenie. Jeżeli wujek X polecił mi pana Zenka do budowy domu, to ja mu dam pierwszy rządek do zweryfikowania, czy pierwszy rząd cegieł położy równo. A więc jedna prawda wynikająca z tego tekstu jest taka, że jedyna możliwość ujawnienia szczerości danego człowieka to jest dogłębne spojrzenie na jego postępowanie, poznanie tego człowieka. Zobaczcie, my Polacy z natury jesteśmy sceptyczni, nie jesteśmy ufnym narodem. Nie mówię o pokoleniu seniorów, które jeszcze tę ufność w sobie ma, ale tak jak rozmawiałem ostatnio z jednym z braci, kolejne pokolenia, coraz to młodsze, z natury jesteśmy coraz bardziej nieufni i sceptyczni. Ponieważ w swoim życiu coraz więcej ludzi napotykamy, być może, kochani seniorzy, też tak macie, że są ludzie, którzy deklarują swoimi ustami piękne rzeczy, którzy mówią o sobie same superlatywy, którzy mówią i mówią i mówią. Ale ich życie, kiedy się im przyjrzeć, nie weryfikuje tego. Pokazuje zupełnie inny obraz tego człowieka. Piękne słowa nigdy nie zastąpią pięknych czynów. Możemy wypowiedzieć 1000 słów, ale jeden dobry uczynek będzie silny, będzie niósł większy przekaz o nas, aniżeli owe 1000 słów. I jest to tylko jedna prawda, jeden z tych sprawdzianów miłości. A tym sprawdzianem miłości Bogu jest posłuszeństwo Jemu. To też jest weryfikacja. Bo jeżeli ja przychodzę do zboru, mówię: witam, jestem Remek i jestem bratem wierzącym. Można mi uwierzyć, ale dopiero kiedy przyjrzycie się mojemu życiu, dopiero kiedy się poznamy, dopiero kiedy spędzimy ze sobą jakiś czas, to zweryfikuję, czy Remek tylko gada, zajmuje się rozmowami o wszelkich głupotach, którymi zajmuje się w tym momencie świat, o których rozmawia, czy faktycznie jego życie, to co robi, pokazuje, że jest faktycznie posłuszny Bogu. Te deklaracje, które składa o swojej wierze, znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nie są tylko pustymi słowami, czczymi deklaracjami. Nie ma sensu mówić, że kochamy daną osobę, a potem czynić jej coś, co łamie jej serce.
Kiedy byliśmy mali, niejednokrotnie mówiliśmy do naszych mam: mamo, kocham cię. Prawda? Wszyscy to kiedyś na pewno nie jeden raz wypowiedzieli. Przynajmniej taką mam nadzieję. Każdy z nas kiedyś wypowiedział: mamo, kocham cię. Być może, że mama wtedy się uśmiechała i w duchu tudzież na głos mówiła: okej, chciałabym, żebyś dowiódł tego swoim postępowaniem. Bo mówisz kocham cię, a zaraz robisz coś, co mnie rani, coś, co powoduje łzy, sprowadza na mnie smutek. A więc z jednej strony mam słowa, piękną deklarację miłości, a zaraz potem, czy przed tym, przychodzi postępowanie, które temu przeczy. Mężowie do swoich żon, czy żony do swoich mężów. Ile to razy powiedzieliśmy te piękne słowa: kocham cię. A być może i tego samego dnia, czy nawet tej samej godziny uczyniliśmy coś, co spowodowało złość, smutek czy łzy u naszego współmałżonka. A więc co niosło silniejszy przekaz? Słowa kocham cię, czy to, co uczyniliśmy? Co odcisnęło większe piętno? Słowa czy czyny? Podobnie nie jest trudno recytować wyznania wiary, ale trudno jest prowadzić chrześcijańskie życie. Każdy z nas do każdej sytuacji byłby w stanie od razu przywołać jakiś werset biblijny, jak to powinienem się zachować, jak to powinienem uczynić, bądź czego to nie robić. Ale uczynienie tego, bycie posłusznym Bogu i faktyczne zadziałanie za słowami przywołanego wersetu, to już zupełnie inna inszość. A więc wiara bez czynu jest sprzecznością sama w sobie, a miłość bez posłuszeństwa jest w ogóle niemożliwa, bez oddania. Nie każdy, kto potrafi chwalić Boga, wejdzie do Królestwa Niebios. Nie każdy, kto staje co niedzielę, otwiera swoje usta i w pieśniach wyśpiewuje słowa, które są wyśpiewywane. Nie każdy, kogo modlitwy na głos słyszymy, czy nie każdy, z kim rozmawiamy po niedzielnym nabożeństwie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdą tylko ci, którzy tak naprawdę czynem pełnią wolę Bożą. Nie tylko deklaracjami, nie tylko wyznaniem wiary, nie tylko słowami, ale swoim życiem, swoimi czynami. I pierwszym krokiem w pełnieniu Bożej woli jest właśnie wiara w Jezusa Chrystusa. Tak jak napisał Jan w swojej Ewangelii. Otwórzmy proszę Ewangelia Jana na 6 rozdziale. Wersety 28 i 29. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 28 i 29. Czytamy tam tak. Rzekli więc do niego słuchacze: co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział im Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. Bóg posłał na ziemię Jezusa Chrystusa, a więc dziełem Bożym, posłuszeństwem Bożym jest wierzyć w Jezusa Chrystusa. To jest posłuszeństwo Bogu. Za wiarą w Jezusa Chrystusa idzie posłuszeństwo słowom, nakazom i zakazom, które Jezus nam daje. Posłuszeństwo Jego woli, którą On nam przedstawia. To jest posłuszeństwo. To jest praktyczny wyraz miłości. Posłuszeństwo pokazane w całkowitym oddaniu. Za omawianym tekstem, tym naszym dzisiejszym, tymi trzema wersetami, kryje się też coś innego. Kryje się też idea sądu ostatecznego. Zobaczcie, ostatni werset, 23, nam mówi, odwołuje się do przyszłości, odwołuje się do tego dnia, kiedy Pan Jezus osądzi tych, którzy tylko gadali. Pewnego dnia nastąpi chwila rozrachunku. Ktoś może długo stwarzać pozory, ale nadejdzie dzień, kiedy jego roszczenia czy uroszczenia zostaną zdemaskowane, a on sam zostanie przedstawiony w prawdziwym świetle, w świetle faktów i ukaże się, jaki jest naprawdę. Bo ludzi można oszukać.
niejednokrotnie inaczej. Jestem przekonany, że każdy z nas kiedyś został oszukany. W jakimś stopniu, mniejszym bądź większym. Być może kiedyś my kogoś oszukaliśmy. Ludzi można oszukać. Oczarować pięknymi słowami, a później pokazać swoje prawdziwe intencje. Albo co gorsza, można przez całe życie kogoś oszukiwać. I ludzie będą zwiedzeni tym pięknym obrazem, który namalowaliśmy własnymi słowami. Będą zachwyceni nami. A dlaczego? No, bo tak powiedział. Ale nie można oszukać Boga. Nas może ktoś kiedyś oszuka, ale Boga nie oszuka. Pan Jezus, Pan Bóg powiedział, bardzo lubię Psalm 139, i tam w drugim wersecie są takie słowa napisane, że z daleka zna myśli moje. Inne fragmenty mówią nam, że Bóg widzi człowieka na wskroś. Bóg patrzy na serce, widzi człowieka dogłębnie, nie tylko fasadę, którą namalował słowami, ale widzi to, co jest we wnętrzu człowieka, jego intencje i motywy. Widzi prawdę, która w nas siedzi. A więc może zostaliśmy kiedyś oszukani. Być może my oszukujemy, ale Boga się nie da oszukać. Jeszcze nikomu nie udało się oszukać Bogu. On widzi i zna nasze serca bardzo dokładnie. Na sam koniec kilka jednak radośniejszych fragmentów. Bo to nam, dzisiejsze słowo nam namalowało dosyć taki smutny obraz ludzi. Być może nawet spowodowało to, że zaczniemy wątpić w drugiego człowieka. Że każdą rozmowę, każde wypowiedziane słowo teraz będziemy poddawali wątpliwość. I tak jak słuchacze Pawła i Barnaby w Berei, będziemy sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. Z jednej strony to jest dobre i wiem, że co niektórzy nawet sprawdzają, czy to, co tu głoszę, jest prawdą. I to jest dobre. Sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. Niemniej jednak nigdy nie znajdziemy w Piśmie Świętym nakazu bądź przyzwolenia na poddawanie wiary brata czy siostry w wątpliwość. Stwierdzenie, że ktoś jest niewierzący tylko dlatego, że mi się nie podoba to, co mówi. Przepraszam, może to źle zabrzmiało. Nigdy nie powinniśmy przekreślać drugiego człowieka, bazując tylko i wyłącznie na jego słowach. O tak. Tak samo jak brzmi takie zdanie. Nie oceniamy książki po okładce, tylko zagłębiamy się, poznajemy treść. Tak samo mamy poznawać drugiego człowieka, tego, który mieni się być bratem i siostrą, i wyczekiwać owoców Ducha Świętego, wyczekiwać jego czynów, patrzeć na to, jak żyje, jak działa, nie tylko na to, co mówi. To chciałem powiedzieć. Nieudolnie, przepraszam. I na koniec kilka słów z Pisma Świętego, takich radośniejszych, które nas pokrzepią i pokaże, że Bóg patrzy na serce, tak, oceni pozorantów, tak, ale pokrzepi wszystkich innych. Daje nadzieję, że nawet może ci, którzy coś deklarują, mając nieszczere intencje, i ich może Bóg zbawić, kiedy się nawrócą i pokutują. Słowo Boże nawet do tych ludzi jest skierowane. Otwórzmy proszę razem Ewangelię Jana na 14 rozdziale. Przeczytamy wersety od 15 do 21, a potem dodatkowo werset 23. Ewangelia Jana, rozdział 14, wersety od 15 do 21. Czytamy tam tak. Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.
Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Zobaczcie, jak bardzo posłuszeństwo Bogu jest powiązane z miłością. To jest wyraz miłości. Werset 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Jeżeli kto mnie miłuje, słowa mojego będzie słuchał. Z kolei w 15 rozdziale tej samej Ewangelii, jeden rozdział dalej, wersety 9 do 11. Równie piękne słowa. Czytamy, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. Innymi słowy, bierzcie przykład ze mnie. Bierzcie przykład z Jezusa. Tak jak On wytrwał w przykazaniach w miłości Boga Ojca, tak i my, patrząc na Jezusa, możemy czynić to samo. Kolejnym wyrazem posłuszeństwa jest chyba końcówka Ewangelii Mateusza. 28 rozdział, znane wersety od 18 do 20. Czytamy w nich tak, że Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To jest konkretne działanie. Tego nie da się załatwić samymi słowami, deklaracjami. Okej, zrobię to, pójdę, tak, będę ewangelizował i tak dalej, i tak dalej. Tu trzeba działać. Czy z pierwszego listu Jana, już przedostatni fragment, z trzeciego rozdziału, wersety 23 i 24, pierwszy list Jana, 3, 23 i 24, czytamy tam tak, a to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, tak jak nam przykazał. Czynem, nie słowami. Bo znowu, samo stwierdzenie kocham Cię nie będzie miało takiego samego wydźwięku, jak jakiś czyn czy akt miłości, który okażemy bratu czy siostrze. 24 werset. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Nie po słowach, ale po działaniu Ducha, który w nas mieszka. I ostatni fragment z tego samego pierwszego listu Jana, 5 rozdział, 3 werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Będziesz miłował Pana Boga swego z całej siły swojej, z całej myśli swojej, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Innymi słowy, będziesz kochał Boga i będziesz kochał człowieka. Czynem, nie słowem. Może trudno wykonalne, ale nie uciążliwe. Ponieważ nasza wiara ma być przedstawiona w czynie, a nie tylko słowem. To był ten problem, z którym właśnie zetknął, czy z którym rozprawił się Jakub w swoim liście, który w tym drugiej połowie drugiego rozdziału znajduje to centralne odzwierciedlenie. Kiedy w tej rozprawce, którą tam pokazał, przeciwstawia sobie ludzi, którzy mówią, okej, ja mam wiarę, ty masz uczynki. Pamiętamy tą rozprawkę, tak? Nasza wiara ma być wyrażona naszymi czynami.
Nasza wiara nie jest tylko czystą deklaracją ustną, za którą nic nie idzie. Nasza wiara to nie jest tylko wypowiedzenie słów kocham Cię i na tym koniec. Bo, albo jeszcze gorzej, działanie, które całkowicie przeczy temu wyznaniu. A więc kiedy czytamy ten nasz dzisiejszy fragment, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto, i tu jest kluczowe słowo, pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu powie, Panie, prorokowaliśmy w imieniu Twoim, czy w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy powiem, ale ja Was nigdy nie znałem. Idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie. Bezprawie to jest czynienie wbrew Bogu, czyli grzeszenie. Idźcie wszyscy, którzy grzeszyliście. Nie oddawaliście Bogu chwały. Którzy tylko mówiliście, ale naprawdę nie wierzyliście. Piękne wezwanie dzisiaj z tego fragmentu, który Jezus wypowiedział 2000 lat temu. Nasza wiara ma być wyrażona naszymi czynami, nie tylko naszymi słowami. Za deklaracjami, które składamy, ma iść faktyczne działanie, które popiera słowa, które wypowiedzieliśmy, a nie im przeczy, bądź maluje odwrotny, zupełnie inny obraz. Wiara bez uczynków jest martwa. Czy tutaj miałem jedno zdanie, które sobie podkreśliłem i chcę je na koniec powiedzieć. Wiara bez czynów jest sprzecznością sama w sobie, a miłość bez oddania czy posłuszeństwa jest w ogóle niemożliwa. O tym jest dzisiejszy fragment. Bóg nie chce naszych deklaracji, naszego gadania, naszego mówienia, ale Bóg chce naszego działania, które za tymi deklaracjami pójdzie. Bóg chce przemienionego serca, chce nas, którzy wierzymy w Niego. To jest wyznacznik prawdziwego chrześcijaństwa. Dlatego, bracie i siostro, zanim złożymy jakąś obietnicę, deklarację, zastanówmy się, czy chcemy ją spełnić. Zanim powiemy komuś, kocham Cię, zastanówmy się, czy naprawdę kochamy. Dwa, czy nasze czyny za tym idą. Dwa, kiedy będziemy coś czynili, czy to bratu, czy siostrze, czy w domu, w rodzinie, cokolwiek, zastanówmy się, czy aby na pewno ten czyn będzie obrazem mojej wiary, którą deklarowałem kiedyś tam przed tymi ludźmi. I żyjmy tak, żeby przynosić chwałę Bogu. O tym był dzisiejszy fragment. Zapraszam do modlitwy.